Klub złożony z 9 osób chce wybrać zarząd złożony z prezesa, zastępcy prezesa i sekretarki. Ile jest możliwych sposobów wyboru zarządu spośród 9 osób? No zacznijmy od tego, że musimy tutaj przyjąć takie założenie, że jeżeli ktoś jest prezesem, to nie może być jednocześnie zastępcą prezesa. Czyli jeżeli na przykład ja jestem sekretarzem czy sekretarką, no to nie mogę zostać jednocześnie prezesem, czyli każda osoba może sprawować tylko jedną funkcję jednocześnie. To jest bardzo istotne ograniczenie, które musimy uwzględnić licząc te wszystkie możliwe przypadki. Czyli tak, czyli mamy prezesa, mamy zastępcę prezesa, no i mamy sekretarza lub sekretarkę. Sekretarkę. No i teraz powiedzmy, że wybieramy najpierw prezesa. No to na ile sposobów możemy wybrać prezesa? No możemy wybrać jedną spośród dziewięciu osób, czyli jest dziewięć osób... Spośród których możemy wybrać prezesa. No jeżeli prezes jest już wybrany, to przy wyborach zastępcy prezesa nie możemy go już wybrać, czyli jak gdyby on już wypada z puli kandydatów na zastępcę prezesa i zastępcę możemy wybrać już spośród tylko ośmiu osób. No i tak samo kandydatów na sekretarkę czy na sekretarza będzie tylko siedmiu, bo skoro wybraliśmy już dwie osoby na prezesa i zastępcę, no to zostaje nam tylko siedem osób do wyboru na sekretarkę. Czyli wszystkich możliwych wyborów będzie 9 razy 8 i razy 7. Mnożę te liczby przez siebie, dlatego że dla każdego możliwego wyboru prezesa jest 8 możliwości wyboru wiceprezesa, a dla każdego wyboru prezesa i zastępcy prezesa mam jeszcze 7 możliwości wyboru sekretarki. No równie dobrze moglibyśmy na przykład najpierw wybrać sekretarkę, potem zastępcę, a na końcu prezesa. I wtedy sekretarkę byśmy wybierali spośród 9 osób, zastępcę no, tak czy inaczej spośród 8, a prezesa spośród 7. Niezależnie od tego, w jakiej kolejności ich będziemy wybierać, to zawsze będzie 9 razy 8 razy 7. Czyli liczba tych możliwych sposobów wyboru nie zależy od tego, w jakiej kolejności będziemy ich wybierać. No teraz obliczmy, ile to będzie. No, 9 razy 8 to jest 72, razy 7, no to sobie szybko policzmy pod kreskę, 72 razy 7, 7 razy 2 to jest 14, 1 tutaj, 7 razy 7 to jest 49, plus 1, 50. Czyli wszystkich możliwych sposobów wyboru trzyosobowego zarządu spośród zaledwie 9 osób jest 504. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia filmu na temat permutacji i wariacji bez powtórzeń, gdzie tego typu rozważania są zrobione w większej ogólności.